Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony i przychodzę do Was jak co tydzień z nowym projektem. Przepraszam za opóźnienia w wrzucaniu ostatnich filmów, ale mieliśmy trochę problemy techniczne, że tak powiem. Dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć o tokenach giełdowych, które na pewno znacie. Cieszą się one dosyć dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie. Gdzie tu na czele możemy wymienić Binance Coin i są bezapelacyjnym liderem wśród tokenów giełdowych. Ale na początek, tak jak na początku każdego filmu, chciałem powiedzieć, że nie jest to porada inwestycyjna i jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, zalecam zrobienie własnego researchu. Zacznijmy, może, od tego, co to są tokeny giełdowe i do czego służą. A mamy tokeny o różnej użyteczności, mimo że nie każdy z Was zna takie tokeny. Możemy tu wyróżnić kilka rodzajów. Na przykład jedne tokeny są akcjami danej firmy, danej giełdy. Inne tokeny przynoszą ci profit z prowizji danej giełdy. Jeszcze inne wypłacają dywidendy w stosunku do wolumenu. Jeszcze inne dają zniżki na trading na danej giełdzie. Niektóre miksują te różne cechy, ale generalnie te tokeny są bardzo, bardzo do siebie podobne. I tutaj posłużę się paroma przykładami, na przykład giełda Leak, gdzie 100 tokenów LKK, taki jest sticker ich tokena giełdowego, odpowiada posiadaniu jednej akcji firmy Leak Corporation. Nie przynosi on żadnych dywidend, nie obniża kosztów transakcji, jest on po prostu aktywem, którego cena jest uzależniona od kapitalizacji firmy. Tokenami LKK możemy handlować na ich scentralizowanej giełdzie bądź wykupić kontrakty na rok lub dwa. I po wykupieniu takiego kontraktu nasze tokeny LKK zostają zamrożone i można je sprzedać dopiero po upływie terminu danego kontraktu. Giełda Lik jest dosyć małą giełdą, pewnie, pewnie mało kto z Was zna tą giełdę, ale przejdźmy tu do następnego przykładu, jakim jest Huobi, giełda już duża, dosyć znana, która również posiada swój token giełdowy. Jest on bardzo podobny do Binance Coina, ale mamy trochę więcej cech. Główna zaleta HT, bo ticker tokena giełdowego Huobi Global jest HT, jest zmniejszenie opłat transakcyjnych nawet do 50%. Dodatkowo posiadając HT, będziemy otrzymywać nowo listowane tokeny na giełdzie Huobi Global. Tutaj nie ma co się napalać, bo tych tokenów jest tyle co tak zwany kot na pakał i nawet często nie można ich sprzedać, bo mamy ich za mało, ale zawsze to jakaś dywidenda. Huobi, podobnie jak Binance, odkupuje tokeny, ale Binance jest spala. A tokeny odkupione na Huobi Pro będą przechowywane w Huobi User Protection i będą wykorzystywane do ochrony inwestorów. Oraz ostatnią cechą jest, że posiadacze tokenów mają prawo do głosowań. To jest dosyć częsta cecha, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe. Często głosujemy tam na listowanie projektów, na jakieś zmiany na giełdach itd. Kolejnym dosyć fajnym przykładem jest Qcoin Shares. KCS taki ma ticker ten token i posiada on dwie główne zalety: otrzymasz zniżkę na opłaty transakcyjne, otrzymujesz 1% rabatu na opłaty handlowe za każde 1000 KCS, które posiadasz, maksymalnie do 30%. Druga to daje ci dywidendy. 50% opłat wszystkich opłat handlowych płaconych przez użytkowników KuCoin każdego dnia jest odkładanych dla posiadaczy KCS i rozdzielanych równo między wszystkich posiadaczy tokenów. I na ich stronie mamy kalkulator, możemy sobie przeliczyć, jeżeli będziemy trzymać 1000 tokenów KCS to dywidendy będą wyglądały następująco. Za 1000 tokenów aktualnie zapłacimy 1086 dolarów i będziemy otrzymywać dziennie 0,6 KCS, na tydzień 4,6 KCS, miesięcznie ponad 20,5 oraz rocznie 242,3 KCS. Co daje nam ROI 24, ponad 24%. KCS na dzień dzisiejszy jest lekko ponad dolara. Nie ma co ukrywać, zwrot z inwestycji jest dosyć fajny, 24% to jest bardzo fajny zwrot z tym, że musimy się liczyć, że bonus otrzymujemy w tokenach KCS, a profit, jaki uzyskamy, jest uzależniony od ceny tego tokena. Także, jeżeli cena tego tokena spadnie, na przykład o 50%, to z 242 dolarów nagle będziemy otrzymywać 121 dolarów i profit zmieni się na 12%, co już nie będzie takie zachęcające. Ale jak na dzień dzisiejszy wygląda to dosyć fajnie. Trzeba tu dodać, że posiadanie ich tokena pozwala ci również na wzięcie udziału w programach promocyjnych giełdy. Przykładowo, ostatnio był program, w którym mogłeś kupić bitcoina z rabatem 90%. Oczywiście musiałeś zrobić to bardzo szybko, bo to było na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, ale dało się to zrobić. Kucoin przeznaczył na to 1,5 miliona dolarów i maksymalnie każdy użytkownik mógł kupić Bitcoina o wartości 750 dolarów. Także kokosów może i na tym ludzie nie zbili, ale zawsze to 750 dolarów wydane z 90% zniżką uważam za dobry deal. Duża większość tokenów giełdowych jest po prostu kopią z małymi poprawkami lub bez tych poprawek kopią Binance Coin'a, który chyba nawet jako pierwszy ujrzał światło dzienne. Tutaj również mamy giełdowy token Biboxa, który ma ticker BIX i możemy sobie również wpisać na kalkulatorze 1000 tokenów BIX będzie nas, nas kosztowało 144 dolary przy aktualnej cenie BIX 0,14 centów dziennie będziemy otrzymywać w dolarach tutaj już jest napisane 17 centów tygodniowo dolar 20 ponad dolar 20 miesięcznie prawie 5,5 dolara i rocznie 64 dolary. ROI wychodzi 44,5%, bardzo wysokie ROI, ale również jest to uzależnione po pierwsze od obrotu na danej giełdzie oraz od ceny danego tokena. Także im cena będzie niższa, tym mniejsze te dywidendy będziemy otrzymywać. Ale 44% rocznie to jest bardzo, bardzo dobry wynik. I król spośród wszystkich tokenów giełdowych Binance Coin, no nie będę go tutaj opisywał, jest dosyć dużo filmów na jego temat. Jest on dosyć długo już na rynku, także każdy pewnie go zna. Dlatego daruję sobie opis tego tokena. A co chciałem Wam powiedzieć? Przygotowałem sobie takie zestawienie 10 chyba najbardziej znanych tokenów giełdowych. Jak możemy tu zobaczyć, większość z nich wycenia się na dużo, dużo poniżej dolara. Widzimy Bitmax token 6 centów, Cobinhood 0.0007. Bridgecoin 5 centów, Lick 1 cent, LaToken 6 centów. Tutaj dużym wyjątkiem jest na pewno Binance Coin, który kosztuje ponad 15 dolarów i nie jest to jego all time high. Bo jego all time high to było tam bodajże prawie 40 dolarów. Huobi token ponad 3 dolary, Kucoin shares lekko ponad dolara. Moim zdaniem już niedługo już Lada chwila będzie poniżej dolara i już tak zostanie, ale to jest tylko moje zdanie oraz OKB lekko ponad 2 dolary. W moim zestawieniu nie brałem pod uwagę takich tokenów jak np. 0x, ponieważ służy on jako opłata na ich zdecentralizowanej giełdzie i chyba tam nie ma żadnych dywidend. Także takie tokeny jak 0x czy Kyber Network darowałem sobie w tym porównaniu. Swojego czasu był bardzo, bardzo duży szum na temat tych tokenów, i ceny bardzo szybko rosły, a nowe giełdowe tokeny pojawiały się jak grzyby po deszczu, można powiedzieć. I teraz podstawowe pytanie: czy dalej opłaca się inwestować w takie tokeny? Przygotowałem dla Was pewien arkusz kalkulacyjny, który przedstawia te 10 tokenów oraz zysk, jaki byśmy mieli. Przypadku, pierwsza kolumna cena wyjściowa na giełdę, czyli jak zakupilibyśmy te tokeny przy wyjściu na giełdę i sprzedali dzisiaj. Trzecia kolumna jest to cena z dnia 1 stycznia 2019 roku, czyli jak zakupilibyśmy go 1 stycznia. Czwarta kolumna jest to cena dzisiejsza, czyli 5 października oraz kolejno. Profit w procentach oraz profit w dolarach przy zakupie po wyjściu na giełdę oraz profit w procentach i profit w dolarach przy zakupie 1 stycznia tego roku. I tak jak możemy tu zobaczyć, bezapelacyjnym królem jest Binance Coin, którego cena przy wyjściu na giełdę wynosiła 10 centów, dzisiaj wynosi 15,57 dolarów, co dałoby nam zysk 15 470%. I na czysto do kieszeni 154 700 dolarów. Jest to po odliczeniu już tego 1000 zainwestowanego, czyli czysty profit. Następnie, jeżeli kupilibyśmy go w styczniu tego roku, mielibyśmy 160% zysku, czyli 1595 dolarów w kieszeni. Następnie mamy Bitmax, 1 cent przy wyjściu na giełdę i dałoby nam to 500% zysku, czyli wyciągnęlibyśmy z niego 5000 dolarów. On chyba wyszedł na początku tego roku, dlatego tu jest taka sama cena. Następnie mamy Huobi Token $43, dzisiejsza cena $3.16, co daje nam 121% zysku, czyli 1210 dolarów w kieszeni. Przykupnie zaraz po wyjściu na giełdę niewiele więcej, bo 193% zysku, czyli 1926 dolarów, jakbyśmy go kupili na początku tego roku. Następnie mamy Kucoin Shares. Przy wyjściu na giełdę 69 centów, cena 1 stycznia 63 centy. Dzisiejsza cena 1,10 10. co daje nam kolejno zysk 59% przy zakupie po wyjściu na giełdę oraz 75% przy zakupie 1 stycznia tego roku. Ostatni token dający nam zysk to OKB który kosztował $58 przy wyjściu na giełdę i $1 $58 1 stycznia, bo on chyba też wyszedł na początku tego roku albo trochę później nawet. Dzisiejsza cena to $2,10, co daje nam kolejny zysk 33% oraz 33%. Latoken, BIGS, LIK, Bridgecoin oraz Hood. Dałyby nam dosyć duże straty. Mamy tu od 70% po 75%, aż do 83% straty przy Coibin token. Tak jak możemy tu zobaczyć, mieliśmy wielki szał na kupowanie tokenów giełdowych, ale nie wszystkie niestety przyniosłyby nam zysk. Oczywiście ja to porównuję do ceny dzisiejszej, ponieważ każdy z tych tokenów miał wcześniej swoje all time high, czyli swoją najwyższą cenę. W arkuszu tego nie zawarłem, ponieważ i tak nikt nie kupuje idealnie na dołku i nie, i nie sprzedaje idealnie na górce, ale mogę Wam pokazać jak zachowywały się ceny tych tokenów. Zawsze na początku w dosyć niedługim czasie ceny tokenów bardzo szybko rosły do góry, tutaj Binance Coina mamy mniej więcej z dolara na 24 dolary, następnie Huobi Token, tu już sprawa wygląda trochę inaczej, Ten Wzrost był taki podwójny, można powiedzieć, ale też można było z dolara 50, $1, 60 na 5, 5, 50. Kucoin Shares, tu też można było dosyć sporo zarobić. Nawet jeżeli ktoś kupił parę miesięcy po wyjściu na giełdę, to mógł ustrzelić nawet 20 dolarów za sztukę, gdzie wcześniej mógł go kupić za kilkadziesiąt centów. No nie oszukujmy się, są to ogromne, ogromne wzrosty. Następnie, BiBox token, tak samo wyjście na giełdę. Od razu bardzo szybki wystrzał. La token, to samo wyjście na giełdę, bardzo szybki wystrzał. LIK, gdzie ja nie spodziewałem się takiego wystrzału, ze względu na to, że reprezentuje on akcję danej giełdy, a nie, nie przynosi żadnych korzyści, to również mieliśmy taką sytuację. Po paru miesiącach, cena poszybowała do góry. Z 4 centów na 40 centów, czyli spokojnie 10 razy więcej mogliśmy zarobić na tym tokenie. Później, takie były wahania: góra, dół, góra, dół, aż w końcu wszystko padło na dół. Bitmax token. Następna sytuacja. Linia prosta, linia prosta. Mały wzrost i potężny wzrost na all time high, który był na wysokości 34 centów. A mogliśmy go spokojnie kupić za jednego, dwa centy. Na tych tokenach bardzo szybko można było pomnożyć swój kapitał. Czy teraz jest za późno na inwestycje w taki token? To już musicie sami sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Ja uważam, że warto posiadać tokeny giełdowe w swoim portfolio, ale uważam też, że moda na te tokeny się skończyła. Było wielkie boom i to było dosyć dawno, i prawie każda giełda ma swój token. A na przykład Binance Coin, lada chwila nie będzie już przynosił aż takich korzyści jak teraz. Zniżki w opłatach transak transakcyjnych są tylko do czwartego roku od powstania tokena. Aktualnie jest to 25% zniżki, w, czwartym, w trzecim roku będziemy mieli 12,5%, w czwartym roku tylko 6,75%, w piątym roku nie będzie już żadnych zniżek, także już ta użyteczność Binance coina trochę spadnie, ale Binance akurat bardzo szybko się rozwija i pewnie token dalej będzie nabierał wartości. Jeżeli ty dostrzegasz wartość i przyszłość w giełdzie, na przykład taka giełda LEK, to możesz zakupić ich tokeny, bo działają one jak akcje firmy i jeżeli uważasz, że ta giełda będzie się rozwijać i powiększać, to jak najbardziej ma sens i można kupić ich tokeny. Natomiast token KCS pomimo niezbyt dużego zwrotu z inwestycji, mówię tu tylko o cenie tokena, daje nam dzienne dywidendy z opłat transakcyjnych, co też na pewno zachęca do jego kupna. W sumie Binance też ma taką opcję, ale tylko z reflinków z tego co mi się wydaje. Czyli, jak ktoś z Twojego Reflinka założy konto i będzie tradeował, to ty będziesz miał zysk z jego prowizji, ale oczywiście trzymając tokeny BNB. Także każdy musi sam zadecydować, czy dalej jest sens kupowania tokenów giełdowych? Ja uważam, że tak. Ciekaw jestem Waszego zdania. Nawet dzisiaj na, na grupie Piotra Michalaka jeden z kolegów zapytał, czy, czy warto kupić, w sumie zainwestować w ICO giełdy CoinCasso. Jest to, wydaje mi się, polska giełda, bo widzę tam bardzo dużo polskich nazwisk. CEO też jest polski, także, także wydaje mi się, że będzie to polska giełda. I czy warto w to wchodzić? Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno warto się zainteresować tym projektem i warto zrobić dokładny research. Tylko zastanówcie się, czy jest miejsce na nowe giełdy, które wychodzą od razu ze swoimi tokenami. Czy te tokeny na pewno przyniosą nam jakiś zysk? Tego nie wiadomo, tego nikt nie wie. I to się dowiemy dopiero po uruchomieniu giełdy oraz po listowaniu tego tokena na tej giełdzie. Ciekaw jestem, czy wy macie tokeny giełdowe w swoim portfolio, a może znacie jakiś token, którego tu nie wymieniłem, a również należy on do jakiejś giełdy i daje, daje zarobić w postaci dywidend, w postaci pasywnego dochodu. Zostawcie jego nazwę w komentarzu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał chociaż trochę jest pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia przy następnym filmie. Cześć!